14.10, Bitwa Polityczna, Monika Borkowska, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. A dziś na polityczny ring wyszli razem ze mną. Przedstawiam moich gości, proszę Państwa. Izabela Kloc, Prawo i Sprawiedliwość, witam Panią. Dzień dobry Panie Europoseł. Witam Panie redaktor. I Piotr Bakun, Przewodniczący Bezpartyjnych, witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam, witam Panią redaktor. Witam. Okazuje się, że nie wszyscy moi goście znają formułę programu, proszę Państwa, także trzeba ją pokrótce przypomnieć, ale to już za chwilę. Zaczynamy. Przed nami 4 rundy. W 3 pierwszych to ja zadaję pytania. W 4 rundzie to Państwo zadają pytania sobie wzajemnie, dlatego zachęcam i namawiam do tego, żeby uważnie słuchać swoich wypowiedzi. Kluczowa w tym programie jest, proszę Państwa, dyscyplina czasowa. Jeżeli usłyszycie Państwo taki dźwięk, to znaczy, że zegar widoczny na dole ekranu zaczyna odliczać czas, natomiast ten dźwięk mówi nam o tym, że czas na wypowiedź się skończył i tego będę, proszę Państwa, przestrzegać i pilnować. Pani poseł robi takie miny, jakby tutaj coś strasznego na nią dzisiaj czekało, ale spokojnie. Na pewno będzie sympatycznie, ale będzie też na pewno dynamicznie. Jeżeli wszystko jasne, a chyba jest jasne, tak? Tak, zrozumiałam w tej chwili. No to nie ma na co czekać. Proszę Państwa, zaczynamy rundę pierwszą. A w pierwszej rundzie rozmawiać będziemy o granicy, o naszym bezpieczeństwie i o tym, jak zmieniało się podejście do tego bezpieczeństwa i do tego, co dzieje się na granicy, jak ewoluowało to w obecnej ekipie rządzącej. Wiemy, że ostatnio dźgnięty nożem na granicy został polski funkcjonariusz, który przebywa w szpitalu, wciąż walczy o życie, jak się dowiadujemy. No i z wizytą na granicy pojawił się między innymi premier Donald Tusk. Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa, na której to konferencji prasowej padły takie oto słowa. Macie pełne prawo, żeby nie powiedzieć też wręcz obowiązek, używać wszystkich dostępnych wam metod, a naszym zadaniem jest, żebyście mieli poczucie bezpieczeństwa prawnego i pełnej akceptacji wszystkich Polaków wtedy, kiedy będziecie bronili nie tylko granicy, ale także swojego życia. Chciałbym, żeby wszyscy wreszcie przejrzeli na oczy, o co tu, o jaką stawkę idzie ile poświęcenia i determinacji wykazują nasze funkcjonariuszki, funkcjonariusze, żołnierze. Niech każdy to wreszcie zrozumie. No trudno, proszę Państwa, przy okazji takich słów, choć sprawa jest poważna, nie ma się co z tego śmiać, ale trudno nie przypominać tego, jak Donald Tusk i jego ludzie reagowali jeszcze kilka miesięcy temu na to, co dzieje się na granicy. Przecież słyszeliśmy, że ten mur, ta zapora nigdy nie powstanie, że w zasadzie po co ma powstać, że to są biedni ludzie, którym trzeba pomóc, że to są matki i dzieci, nad którymi tutaj próbuje pastwić się Prawo i Sprawiedliwość, a w zasadzie to wpuśćmy tych ludzi, później sprawdzimy, kim oni są i tak dalej, i tak dalej. Dalej Państwo, nasi widzowie, doskonale pamiętają te wszystkie wypowiedzi. I pytanie pierwsze do Pani poseł, bo tutaj Donald Tusk mówi o pełnej akceptacji, o tym, że musi być pełna akceptacja społeczeństwa dla tego, co dzieje się dla obrony polskich granic. Ale no pytanie, czy ta pełna akceptacja była też w kampanii przed wyborami parlamentarnymi? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jeszcze niedawno w Parlamencie Europejskim pani Janina Ochojska zorganizowała pokaz filmu Granica pani Agnieszki Holland, wielka wystawa, która właśnie pokazała, w jaki sposób jest ceniony polski mundur, w jaki sposób jest ceniona Straż Graniczna. I to, co dzisiaj mówi pan Donald Tusk, absolutnie jest zaprzeczeniem tego, co jeszcze było kilka miesięcy temu. Dzisiaj Janina Ochojska schowana, pani Holland jakoś taka wyciszona, tak. Barbara Kurdej, szatan też jakoś tak cicho robi dużą karierę w Neo TVP. No i wszyscy się uśmiechają. Wszystko jest okej, ale jednak żołnierz ucierpiał. Jeszcze nie wiemy, jaki będzie jego dalszy los. Natomiast niedawno jechałam pociągiem z żołnierzem z granicy. Właśnie, który wracał z poligonu i o czym on mi mówił, że dowódcy zabraniają
używać broni palnej, chociażby nawet w stopę. A dzisiaj Donald Tusk mówi, że można wszelkie metody stosować, aby się bronić, bo rzeczywiście bardzo często opowiadał mi ten żołnierz, dochodzi tam do takich sytuacji, że życie żołnierzy jest mocno narażone. No tak, ale to też jest, pani poseł, skutek tego, co się działo, no bo jeżeli funkcjonariusze słyszeli, że są bandytami, że bestialsko traktują tych ludzi, tak, no to mieli pewne takie dylematy wewnętrzne, jak się zachować. No tak, zakaz używania broni, jeżeli jesteśmy tak naprawdę na froncie, bo to trzeba powiedzieć dzisiaj jasno. Nasza granica na wschodzie to jest autentyczny front, front walki z nielegalną migracją, na którą zgodził się Donald Tusk. I kropka. Zaraz będzie mogła pani kontynuować w formule tak zwanego ad vocem. Teraz pytanie do pana przewodniczącego Bakuna, przypominam, z bezpartyjnych. Słyszeliśmy w tej wypowiedzi też inną mocną rzecz w wykonaniu Donalda Tuska, który powiedział, że to jest taki czas, że wszyscy powinni przejrzeć na oczy. Więc ja pana pytam, jak pan to diagnozuje, kiedy pana zdaniem Donald Tusk przejrzał na oczy? Proszę państwa, wszyscy wiedzieli o tym, że to jest wojna hybrydowa. No, każdy średnio inteligentny człowiek wiedział, w co gra Białoruś, w co gra Putin. No, ale okazuje się, że nie tylko wszyscy wiedzieli, że politycy to jest wojna z pierwszej ligi. Ja dlatego uważam, że tą politykę pierwszej ligi trzeba zmienić, trzeba zastąpić nowymi formacjami, którzy mają jakieś wyobrażenie, że do czegoś takiego musi dojść. Teraz jest ranny polski żołnierz i teraz wszyscy mówią, no w sumie wcale źle tak Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiła. My jesteśmy konstruktywną opozycją, byliśmy za czasów PiSu i to, co robił akurat PiS na granicy, było bardzo dobre. Ja się dziwię, że wszyscy krytykowali, bo mam pytanie, po co jest granica, skoro można swobodnie przez nią przejść? No właśnie, tak nie powinno być. Skoro jest granica, no to musimy ją chronić. Chronią ją Amerykanie, chronią te granice inne kraje światowe, europejskie, tylko w Polsce mówimy, wpuśćmy tutaj nielegalnych emigrantów, często być może z różnego rodzaju służby, czy też ewentualnie organizacji terrorystycznych. A później zobaczymy. Z czego wynika ta zmiana narracji? Bo ja mam wrażenie, że nasi politycy, nawet jeżeli ktoś coś mądrego wymyśli, a jest z innej opcji, to trzeba to krytykować generalnie i już. Niezależnie, czy to jest dobre, czy jest złe. No, PiS robił różne rzeczy dobre, były i rzeczy złe i trzeba za te złe rzeczy krytykować, a za dobre chwalić. A tutaj nie było żadnego chwalenia. To, co zostało zrobione, czyli wojska terytorialne, mur ten na granicy, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które należy absolutnie pochwalić. To ja tylko dodam, że te wojska terytorialne teraz się wspaniale sprawdzają, ale przypomnijmy, że nie wszyscy chcieli tego, by w ogóle ta formacja powstała. Ostatnio Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u, też przepraszał za to w Sejmie, bo mówił, no widzimy teraz, że popełniliśmy błąd. Kiedyś nie byliśmy zawodem, teraz już stoimy murem za polskim mundurem, jak się okazuje. 40 sekund na ad vocem dla pani poseł. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj Donald Tusk realizuje dalej politykę niemiecką, politykę Berlina, bo w Berlinie się zorientowali, że ci migranci wcale nie zostaną w Polsce, tylko ruszą na Berlin. I myślę, że w tym momencie Donald Tusk dalej jest podporządkowany decyzją Czyli Berlina. Czyli co, zastopować ich na polskiej granicy, tak, żeby oczywiście nie dotarli do Niemiec? Tak, to mocne, tak, co pani tak, mówi. Tak, tak, uważam, że tak jest. Dzisiaj tak jest, dzisiaj, bo widzimy, co się dzieje w stolicach europejskich, widzimy, co się dzieje we Francji, w Niemczech, w Belgii. Tam są dzielnice, gdzie w ogóle nie można wejść, żeby swobodnie zrobić chociażby zakupy. Niestety dzisiaj ta presja również ludzi, obywateli w poszczególnych krajach powoduje, że zmienia się pewna optyka pod względem oczywiście przyszłych wyborów do Parlamentu Europejskiego. I 40 sekund dla pana przewodniczącego. Ja jeszcze tylko nawiążę do tego, co pan przed chwilką raczył powiedzieć, bo pan zasugerował tak, przecież wszyscy doskonale wiedzą o tym, że jest presja migracyjna i że to jest atak hybrydowy na polskie granice. No i tutaj jest znak zapytania, czy na pewno wszyscy wiedzieli o tym, no bo przecież ostatnio, kilka dni temu Donald Tusk wyszedł po kilku miesiącach sprawowania władzy w Polsce i powiedział takie szokujące słowa, że oto on dopiero dowiedział się, co się dzieje na granicy, że ta sytuacja to nie są przelewki. Ja parafrazuję trochę oczywiście w tej chwili, ale taka była konkluzja tej wypowiedzi, że on właśnie teraz dostał informację, że tam faktycznie jest sytuacja poważna. No to trochę jest sprzeczne z tym, co tutaj pan powiedział.
Ja myślę, że bardzo dużo osób i myślę, że również pani redaktor przecenia naszych polityków pierwszej ligi, bo ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś ma pewne wątpliwości, powinien pojechać na granicę, zobaczyć, jak sytuacja wygląda i dokładnie wiedzieć, po co jest ta zapora. Ta zapora jest łatwa do przejścia, to nie jest jakaś zapora, która ten płot tak zwany, który jest, nie da się go sforsować, da się go sforsować, ale on ma na celu tak naprawdę ochronę żołnierzy, dlatego że ktoś, kto będzie forsował ten płot, potrzebuje kilkanaście sekund, co pozwoli na reakcję. Jeżeli tego ogrodzenia by nie było, ci uchodźcy mogliby wyskoczyć z nożem bardzo szybko, dźgnąć żołnierza i z powrotem uciec na granicę białoruską, gdzie nie możemy używać przyczyn. I stawiamy kropkę, trzymamy kciuki oczywiście za zdrowie naszego funkcjonariusza, który, przypomnę, raniony został nożem. Miejmy nadzieję, że ta historia kończy się dobrze po prostu. I na tym kończymy, proszę państwa, pierwszą rundę. Przechodzimy do rundy drugiej. O zastopowaniu gospodarki i o tym, co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa, będziemy rozmawiać w rundzie drugiej, bo proszę państwa, takie niepokojące informacje cały czas do nas płyną. Wyniki zysków za pierwszy kwartał zostały opublikowane, jeżeli chodzi o spółki. I widać tutaj wyraźne różnice, jeżeli porównamy sobie 2023 i 2024 rok. Niektóre spółki już dołują, są też takie, które są na minusie i tutaj mówię chociażby o PKP Cargo, akcje Orlenu czytamy ostatnio w dół. Poczta Polska, tu słyszymy, że ogromne zwolnienia szykują się i tam no, naprawdę gorąca atmosfera na Poczcie Polskiej. PKP Cargo. Dowiadujemy się, że tak, po pierwsze cięcia świadczeń, próba wypowiedzenia układu zbiorowego, 30% załogi na nieświadczenie pracy planuje się skierować, o tym też głośno od dwóch dni. No i pytanie do moich gości, co to się dzieje, proszę państwa? Mamy 5-6 miesięcy rządzenia tego rządu. Co się dzieje w gospodarce, że ten rynek i giełda reaguje właśnie tak, a nie inaczej? I tym razem zaczynam od pana przewodniczącego Bakuna. Jak pan to diagnozuje, czy można to jeszcze zastopować? Jak najbardziej można próbować przeciwdziałać takiej sytuacji, ale no, między innymi trzeba pamiętać, że wzrastają nam koszt uzyskania przychodu, czyli każda z tych spółek musi więcej płacić i dla pracowników, ale również za energię elektryczną, a my tą energię elektryczną mamy bardzo drogo. Mogę wymienić tutaj azoty, które potrzebują bardzo dużo energii elektrycznej i niestety nie mamy elektrowni atomowej, bo każdy doskonale wie, a jeśli nie, no to chciałbym tutaj przybliżyć, że elektrownia atomowa jest bardzo droga w budowie, ale bardzo tania w eksploatacji. Niestety my nie mamy taniej energii elektrycznej, co będzie powodowało, że przestaniemy być konkurencyjni nie tylko w Europie, ale również i na świecie, jeżeli nie wprowadzimy tanią energię elektryczną nie tylko dla gospodarstw domowych, ale również dla przedsiębiorstw takich jak Grupa Azoty, ale również też Orlen i inne pozostałe. Ponadto trzeba powiedzieć, że pan Budka no nie jest profesjonalistą w mojej ocenie i źle dobiera kadrę zarządzającą, bo znowu kadra zarządzająca jest dobierana z klucza partyjnego, a nie profesjonalnego. Chodzi o to, żeby fachowcy zarządzali spółkami, a nie koledzy z ław partyjnych, tak w cudzysłowie z ław partyjnych. Dlatego... Tylko widzi pan, moglibyśmy tę retorykę tutaj kontynuować, gdyby chodziło o jedną spółkę, dwie spółki, a my tutaj widzimy, że praktycznie wszędzie jest jakieś trzęsienie ziemi, jakieś tąpnięcie. Trzeba się zastanowić, o co tutaj chodzi. No, ja nie chcę tutaj, bo pracownicy mogą przepłacić głową, czy menedżerowie mogą przepłacić głową, ale wystarczy się zapytać, co się działo. Po prostu chaos, tak? Wszystkich spółkach był chaos. No właśnie, zwalnianie w takim, a nie innym trybie. Pani poseł, pozwoli pani, że też zacytuję te dane, które zostały opublikowane, jeżeli chodzi o giganta naszego strategicznego państwowego, czyli spółkę Orlen. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości w pierwszym kwartale 9 miliardów zysku, teraz niespełna 3 miliardy w analogicznym okresie czasowym. Tak samo w PGE, tak samo Tauron, znacząca różnica, JSW i PKP Cargo tracą, są już na minusie, jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał. Jak pani swoim fachowym okiem to diagnozuje i co mówi się w Brukseli na ten temat? Czy w ogóle to jest temat, o którym się w ogóle dyskutuje? No w tej chwili jest w pewnym sensie taka przerwa kampanijna, jeśli chodzi o kwestię właśnie tego, co mówimy na salonach brukselskich. No tak, ale o drożyźnie w Polsce, także natomiast drożyzna jest przede wszystkim spowodowana
z jednej strony złym zarządzaniem ekipy Donalda Tuska, ponieważ w istocie chociażby 100 obietnic jego zostało absolutnie wyrzuconych do kosza. Nie realizuje swojego programu, z którym szedł do wybory, oszukał Polaków, ale z drugiej strony też polityka klimatyczna Unii Europejskiej pozostawia nam wiele do życzenia. Zielony Ład. Zielony Ład to jest drożyzna, to jest bieda ład. To jest wyciąganie z kieszeni Polaków pieniędzy. Ja tak porównuję. Unia Europejska, Bruksela to taki kieszonkowiec, który wyciąga te pieniądze. My nie wiemy, że one są wyciągane, ale w istocie poprzez to prawodawstwo unijne, na które godzi się pan Donald Tusk, te pieniądze są z kieszeni Polaków wyciągane. Drożyzna związana chociażby z coraz wyższymi kosztami. A pani zdaniem ta tarcza CO2 zaproponowana ostatnio Polakom to będzie realna pomoc, czy to jest tylko PR-owa zagrywka? Mówi pani o tarczy Donalda Tuska tak zwanej, tak? O tym bonie. No przede wszystkim trzeba popatrzeć na skalę. To, co my proponujemy chociażby w tej ustawie, pod którą w tej chwili są zbierane podpisy, to jest koszt tej ustawy, to jest bodajże 15,6 miliarda złotych, a to, co zaproponował Donald Tusk, to jest 6 miliardów złotych, więc jak to będzie wpływało na kieszenie Polaków? Zdecydowanie za mało to, co proponuje Donald Tusk. Absolutnie. Należy sobie 40 sekund dla pana przewodniczącego. Ja wrzucam też takie pytanie pomocnicze. Należy sobie zadać, proszę państwa, pytanie, czy to, co dzieje się wokół komisji, tych wszystkich afer i pseudoafer wyciąganych ostatnio, przesłuchiwanie różnych strategicznych tutaj z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości świadków. Czy to nie jest próba odwrócenia trochę, proszę państwa, naszej uwagi od tych właśnie ważnych, jeżeli nie powiedzieć najważniejszych ekonomicznie, gospodarczo kwestii? Ja tutaj bym zwrócił uwagę w szczególności na kwestię naszego bezpieczeństwa, bo wydaje mi się, że politycy obecnie rządzący zafiksowali się tak naprawdę w walce politycznej i tych komisji jest bardzo dużo. No chyba nie pamiętam w historii, żeby w tym samym czasie było aż tak dużo komisji. No bo nie było. I w tej chwili jest grillowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości, a my tak naprawdę stoimy przed dużym zagrożeniem, jakim jest zagrożenie wojny. No jednak politycy powinni zawiesić te wojenne topory i powinni razem wspólnie pracować nad pewnymi zmianami. Przypominam, my dopiero teraz zaczynamy szukać rozwiązań odnośnie tarczy, żelaznej tarczy nad Polską. I koniec czasu. Tutaj pan przewodniczący sugeruje, że politycy i prawicy, i lewicy, i środka powinni wspólnie, razem, w zespół pracować. To pytanie było takie też pomocnicze do pani poseł. Może tak powinno być. Powinniście pójść do pana premiera i powiedzieć: Donald, słuchaj, my tutaj wiemy, jak zarządzać tymi spółkami, my ci pomożemy. Oczywiście pytanie utopijne, ale... No oczywiście, wracając do spraw komisji śledczych, ja powiem tak, że to w istocie jest program wyborczy do Parlamentu Europejskiego Donalda Tuska, dlatego że oni nie mają tak naprawdę nic do zaoferowania Polakom. Zielony Ład, który drenuje kieszenie Polaków, kwestia traktatów, suwerenności, kwestia Europy ojczyzn, to są wszystko tematy, przed którymi stoimy w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Natomiast Donald Tusk bawi się w komisje śledcze i źle na tym wychodzi, dlatego że czy to pan prezes Jarosław Kaczyński, czy dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki wychodzą naprawdę na zwycięzców komisji śledczych. I tak, proszę państwa, dotarliśmy do końca rundy drugiej. Przed nami jeszcze runda trzecia, runda czwarta. Także w połowie programu, w połowie naszej bitwy dopiero jesteśmy. Jedziemy dalej. A w trzeciej rundzie porozmawiamy o tym, jak to jest z tą obietnicą, że nic, co dane, nie będzie oddane, zabrane, przepraszam. Proszę państwa, wszyscy pamiętamy te słowa premiera Donalda Tuska, jego politycy też to wielokrotnie powtarzali, a tu okazuje się, że rząd Donalda Tuska zamierza przyciąć 14 emerytury. No i jeżeli nałożymy na to też te informacje płynące, z których to też zapowiedzi się Donald Tusk nie wycofał, że cały czas tutaj są przymiarki do przywracania emerytury SB-kom, no to już rodzi pewne pytania i faktycznie jest sporo znaków zapytania. Pani poseł, to teraz od pani zacznę. Słyszymy, że ta 14 emerytura będzie w tym roku wynosiła 1780 zł. W zeszłym roku to była znacznie wyższa kwota wynosząca 2650 zł. W przypadku emerytów, jak dobrze wiemy,
To jest bardzo duża różnica. Skąd te decyzje? Jak pani myśli, no dlaczego tutaj ewidentnie, nie chcę też używać za mocnych słów, proszę państwa, ale dlaczego próba jest dokonywana oszczędzania na tych najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących, czyli na emerytach? Powiedzmy sobie, że rząd przyjmuje to rozporządzenie bardzo cichutko, nie ma żadnej konferencji prasowej, nie ma pochwalenia się, że oto emerytom obniża tak mocno, tak znacząco tą 14. emeryturę, bo to jest rzeczywiście 900 zł, to jest ogrom pieniędzy dla emeryta, który otrzymuje chociażby tą najniższą emeryturę. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No przede wszystkim ja myślę, że Donald Tusk po prostu nie ma pieniędzy w budżecie i próbuje w tej chwili znów zabierać z kieszeni tych najbiedniejszych, tych najuboższych, tych, którzy no rzeczywiście wiążą koniec z końcem, no praktycznie na głodowych stawkach. I dlatego też myślę, że Polacy powinni 9 czerwca powiedzieć Donaldowi Tuskowi, dać tą czerwoną kartkę, już nie pomarańczową czy żółtą, czerwoną kartkę, dlatego że no, nie można na najsłabszych grupach budować swojego kapitału politycznego. A wyobraża sobie pani poseł, że teraz właśnie dopinana jest ta część umowy koalicyjnej, która mówi o emeryturach dla esbeków? No tak, to zostało w umowie koalicyjnej zawarte pod wpływem oczywiście lewicy. Donald Tusk to zgodził się na to. Donald Tusk już pokazuje, to wcześniej obiecywał. Tak, dokładnie. Czyli to pokazuje, jaka jest intencja w ogóle tego rządu, tak? To jest rząd, bym powiedziała, neokomunistyczny wręcz, powiem ostro, ale takie działania, zabieranie najuboższym, to działo się w czasach twardej komuny. I półtorej minuty dla pana przewodniczącego. I tak się składa, że ten temat trzeciej rundy łączy się trochę z tematem drugiej rundy, bo no, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości było tak, że te spółki, które były gigantami polskimi, to, że im się powodziło dobrze i wyniki finansowe były takie dobre, to właśnie dawało tę możliwość i ten bufor pomagania, tak, tej słabszej grupie, słabiej zarabiającej, stać nas było na ten cały socjal. Dzisiaj widzimy już tąpnięcie w spółkach i od razu widzimy też, że przekłada się to na te dodatki socjalne. Jak pan to ocenia? Ja myślę, że to nie ma jakiegoś dużego związku, jeżeli chodzi o wynik spółek i wydatki socjalne. Może to dopiero początek. No być może, ja bardziej cały czas stoję na stanowisku, że jest dopieszczanie tylko własnego elektoratu i zapomina się o elektoracie, który nie głosuje na inne ugrupowanie. My jako bezpartyjni nie obrażamy się na wyborców, którzy nie, no ale to na chwilę zatrzymajmy. To by było straszne, co pan mówi, bo to by znaczyło, że Donald Tusk myśli sobie tak, a emeryci i tak na mnie nie głosują, a to im podetniemy. Ale tak? To jest dokładnie prawda. No, tak. Nie wiem, czy pani redaktor oglądała dokładnie wywiad rolnika, tak, który wprost po prostu powiedział rolnikowi, który zapytał go, że w jego miejscowości, z której on się wywodzi, a sprawdził to, nie głosowaliście na Platformę Obywatelską, w związku z tym, jak nie głosujecie na Platformę Obywatelską, to nie oczekujcie, że Platforma Obywatelska będzie wam pomagała. I myślę, że wszyscy doskonale zdają sobie z tego sprawę, że ludzie najbiedniejsi nie głosują na Platformę Obywatelską, głosują zasadniczo na Prawo i Sprawiedliwość, a powinni na bezpartyjnych, ale trudno. I oni stwierdził, że i tak jak im utnie te emerytury, da im mniejsze, to nic się takiego złego nie stanie, bo i tak nie przysporzy jemu to głosów. A wracając do emerytur esbeków, mi o tym bardzo trudno jest mówić i może nawet emocjonalnie, bo mój dziadzio został skazany na karę śmierci jako działacz Armii Krajowej. No i musieliśmy walczyć z rodziną, odszkodowanie za to, że był w więzieniu, że był torturowany i tak dalej, i tak dalej. I jakoś tam udało się wywalczyć te środki, ale to była bardzo ciężka walka. Co uważam, że hołdowanie tych zbrodniarzy bardzo często, dawanie im emerytur tak wysokich, to jest wielkie zło dla tych osób, które walczyły o wolność i niepodległość. Emocjonalne spojrzenie na sprawę, jak państwo słyszycie pana przewodniczącego, który też zasugerował, że Donald Tusk tak cynicznie trochę będzie tutaj do tych kwestii socjalnych podchodził, ale to z drugiej strony pytanie, czy to jest logiczne, dlatego że idąc tym tokiem rozumowania, trzeba też zapytać, co na przykład ze wsią. Przecież mówi się, że polska wieś w jakiejś tam części sporej głosuje wciąż na PSL, a problemy rolników nie są rozwiązane.
Skoro pan tutaj taką opinię nam prezentuje, to też trzeba pytać o przedsiębiorców. Przecież przedsiębiorcy w dużej mierze głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast też jest duży bunt, z tego co się orientuje, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, bo oni też będą płacić już za chwilę wyższe rachunki. Widzimy też firmy liczne zagraniczne, zagraniczny kapitał, który z Polski wychodzi. I to nam już buduje pewien konkretny obraz. Pani poseł, 40 oczywiście sekund. To, że kapitał wychodzi z Unii Europejskiej, z Polski, z Unii Europejskiej, to rzeczywiście jest polityka właśnie tego rygorystycznego dla przedsiębiorców, ale i dla ludzi, dla obywateli Zielonego Ładu. I my musimy dzisiaj zrobić wszystko, aby ten Zielony Ład powstrzymać, dlatego że to jest główny powód jednak tych procesów, które się w tej chwili w całej Unii Europejskiej toczą. Europejczycy to zaczynają widzieć i ja mam nadzieję, że w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego ta optyka patrzenia właśnie na kwestie gospodarcze zasadniczo się zmieni, także na kwestie obronne. Chcę powiedzieć, że dzisiaj nie ma pieniędzy tyle w Europie, aby finansować i politykę socjalną, i obronną, i politykę klimatyczną, z której trzeba zrezygnować, ja uważam, że z polityki klimatycznej. No to trudne, chyba raczej będzie przy aktualnym układzie politycznym w Europie. Ja mam nadzieję, że on się zmieni. Czy pan też ma taką nadzieję? Proszę państwa, ja tak się składa, że uważam, że powinniśmy się absolutnie skoncentrować na obronności. Dzisiaj oczywiście ma znaczenie ochrona środowiska i powinniśmy o środowisko dbać, ale mamy po sąsiedzku wojnę i powinniśmy te środki przekierować na naszą obronność. Chciałbym też zwrócić uwagę, że jakieś polskie projekty, chociażby strącanie rakiet czy też dronów laserem, no nie uzyskała jakiejś aprobaty Ministerstwa chociażby Obrony za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Mój znajomy próbuje uzyskać grant w Unii Europejskiej 20 milionów złotych na przeprowadzenie badań i też jest to bardzo trudne, a uważam, że powinna Unia Europejska na takie rzeczy dawać pieniądze. Czy będzie? Zobaczymy już niedługo, jak wszyscy wiemy. Układ sił może się zmienić, bo przed nami wybory do Europarlamentu. Będziemy wszystko oczywiście obserwować i informować państwa, naszych widzów. Dobrnęliśmy tym oto sposobem do końca trzeciej rundy. Zaczynamy rundę czwartą. Zanim zacznę rundę czwartą, muszę państwu zdradzić pewien sekret. Na nasz ring, do naszej bitwy dołączył jeszcze jeden zawodnik, który nam tu bardzo utrudnia od pół godziny w zasadzie. To jest taka duża mucha, która tutaj nam wleciała i coś mi się wydaje, że widać ją na antenie. Ale świadczy to tylko o tym, że pewnie usłyszała, że Republika to dom wolnego słowa, postanowiła zajrzeć i sprawdzić. Także zapraszamy muchę i przechodzimy, proszę państwa, do rundy czwartej. To jest ta runda, w której to ja trochę swoje kompetencje oddaję moim gościom, którzy mogą zadać sobie wzajemnie pytania. Może pierwsza jako kobieta, niech zacznie pani poseł. No, rzeczywiście takim najbardziej palącym dzisiaj problemem, to o tym rozmawialiśmy, jest pakt migracyjny. Ta migracja nielegalna, która znów się nasila. Jak się skończy ona dla Polski, jak się skończy dla Europy? O to chciałam zapytać pana posła, czy nasze miasta za 10-20 lat będą tak bezpieczne jak dzisiaj? No niestety jeszcze nie posła, ale dziękuję bardzo, to może dobra wróżba. Proszę państwa, no, musimy zwrócić uwagę, że rodzi się mniej dzieci niż kiedyś, to znaczy nie ma wymiany pokoleń i osoby, które tutaj do nas przyjeżdżają, głównie ze względów bardzo trudnych warunków, jakie mają w swoich krajach, do których my się też przyczyniliśmy, nawet jako Polska, dlatego że ja jestem przeciwnikiem wchodzenia z butami do obojętnie jakiego kraju, biedniejszego, słabszego, mniej demokratycznego i dzisiaj mamy bardzo dużą migrację. I teraz te osoby zupełnie inaczej myślą, zupełnie inaczej spostrzegają rzeczywistość, mają inne podejścia, przede wszystkim są dzietne. Więc ja uważam, że za 20-30 lat oni po prostu przejmą władzę i kontrolę nad wszystkim. I czas na odpowiedź się skończył, głęboki oddech i to teraz pan zadaje pytanie. Mam pytanie, dlaczego państwo krytykujecie jako Prawo i Sprawiedliwość ten Zielony Ład, ale też w jakiś sposób przyczyniliście się do tego, że on został wprowadzony, bo nie był on protestowany w wystarczający sposób wtedy, kiedy nad nim rozmawiano, kiedy chociażby
Patryk Jaki krytykował Zielony Ład. To wszyscy uważali, że ta krytyka jest zdecydowanie przesadna. A teraz to się zmieniło, że państwo jesteście również za tym, żeby całkowicie wyrzucić go do kosza lub mocno zreformować. I 40 sekund dla pani poseł, zegar, czas start. To jest rzeczywiście jakieś takie mówienie nieprawdy, dlatego że my nigdy nie głosowaliśmy za Zielonym Ładem. Wszystkie rozporządzenia Zielonego Ładu, jest ich 14 dyrektywy rozporządzenia, były przyjmowane większością głosów. Polska nigdy w tym momencie nie miała większości. I jeżeli były wprowadzane te restrykcje Zielonego Ładu, to właśnie w Parlamencie Europejskim czy na poziomie Rady Unii Europejskiej, gdzie jest określony tryb głosowania. On oczywiście, ten tryb był zaskarżony przez premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału, ale pan Timmermans przygotował w taki sposób wprowadzenie Zielonego Ładu, że dzisiaj mamy właśnie taką oto sytuację. Czyli absolutnie nie macie sobie nic do zarzucenia. Nie, absolutnie. Ja osobiście uczestniczyłam również w wielu negocjacjach, jak chociażby na to rozporządzenie metanowym, i wiem, w jaki sposób są podejmowane w Parlamencie Europejskim decyzje. Dziwię się tylko, że nie wie o tym Patryk Jaki. No proszę państwa, to akurat kamyczek do własnego trochę ogródka, ale jak jest obecnie, to wiemy, różne napięcia, szczególnie że wybory przed nami. I tak dobrnęliśmy, proszę państwa, do końca naszego programu, do końca politycznej bitwy. Kto wyszedł z tej bitwy zwycięsko, a kto poległ, to państwo, nasi widzowie oczywiście, odpowiedzą sobie na to pytanie sami. Ja dziękuję już bardzo moim dzisiejszym gościom, Izabela Kloc, Prawo i Sprawiedliwość, europosłanka. Dziękuję pani bardzo. I Piotr Bakun, bezpartyjny, przewodniczący bezpartyjny. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję pani. I Monika Borkowska, ja się z państwem jeszcze widzę. Zostaję z państwem dzisiaj do godziny 18:00, także nie mówię do widzenia, tylko do zobaczenia.